Instrukcja obsługi człowieka. Znaczy, graczy na dobry dzień, dobry. dzień, dobry, wiesz, poznać drugiego człowieka. Ach, po biedy. Nam się może zdawać, że go znamy, ale poznać siebie. siebie tak to chciałem. jest najwyższa sztuka, sztuka <laughs> najwyższych latów. A ja dzisiaj. Przyniosłam tobie i państwu fantastyczną książkę i powiem tak, że każda książka duetu Jola Słoma Mirek jest wydarzeniem nie tylko kulinarnym, ale artystycznym. Najnowsza książka... To ci państwo tak śmiesznie obcięci, prawda? Tak, tak, tak. tak. No, pod, w kancik, tak. w kącik. Najnowsza książka, 100 potraw bezglutenowej kuchni wegańskiej. No, powiem szczerze, czyli jak jeść bez, bez mięs, bez serów, bez jajek i bez różnych innych rzeczy. No, jest dla tych wszystkich, którzy muszą albo chcą po prostu jeść inaczej. Jest to książka garzyciarska. Powiem szczerze też. Otwieram okienko. To okienko jest w okładce zewnętrznej. A tu lakierowany papier różowy, no i w ogóle. Same pyszności, ale nie tylko. Jest to książka y, kulinarna. Tam w środku są również wszywki, zdjęcia y, czyli ich przestrzeń, ich miasto, ich powietrze no w ogóle, jak to zwykle trybulakowie y, no, dali w 100% samych siebie. Dla tych, którzy mm -hmm. nie mogą pewnych produktów, ale chcieliby zjeść smażonego, duszonego, zjeść się. Bo człowiek, jeżeli dowiaduje się o swojej chorobie, ma czarną dziurę, bo tak. lekarz powie jakieś podstawowe rzeczy. I nie chciałby dietetycznych potraw na stole, tylko tak, chciałby tak. zacząć jeść zdrowo, ale nie odejmować sobie od ust tej czuć przyjemności. Się tak, czuć się normalnie. normalnie tak. Całe rodziny mm -hmm. wtedy przechodzą na taką dietę. Jeżeli dziecko jest bezglutenowe, to mama po prostu zaczyna kupować makaron bezglutenowy. Chciałaby zrobić pierogi, mm -hmm. nie będzie robiła osobno dla dziecka. A osobno dla rodziny. Dlatego są takie przepisy. Jest napisane o bujnym życiu kulinarnym. Bardzo fajne słowo, dlatego że człowiek nie czuje się ograniczony i w takim tak. ubóstwie, że skoro nie ma zdrowia, to musi być skazany na coś. Moim zdaniem to jest bardzo no w istotne głowie jest. właśnie, bo wszystko jest w głowie. Karmią nas kolory, jedzenia, karmi nas przebywanie z innymi, to są różne karmi nas poziomy. Dusza. Dokładnie, nie można mieć ograniczeń w umyśle. To mogą być ograniczenia dotyczące produktów, ale po prostu musimy starać się. Robić ze szczęściem jedzenie jadać z innymi biesiadować i tak dalej. Mianę grissini z kasztanowym kremem. To jest bardzo fajny przepis. A... Grissini zdrowe a smaczne. Smaczek z jabłkami, pasztet z i borowikami również jest co tu mamy. Tam jest hummus z tymiankiem. Teraz bardzo dużo ludzi Dużo ludzi robi hummus. Tak. Najważniejsze w humusie jest rodzaj oliwy, którą tak. się użyje. My prawda? używamy extra oliwę, bo uwielbiamy tą goryczkę, ale oprócz tego tak. zawsze dodajemy do humusu tahinę. Może smakowo nie wpłynie na potrawę, ale humus jest połączeniem ciecierzycy, która jest źródłem białka i mikroelementów różnych, z tachiną, która jest źródłem kwasów omega i jest źródłem wapnia. Więc połączenie białka i wapnia powoduje, że mamy zdrowe kości, mamy odżywione również mięśnie. To jest bardzo dobre połączenie. Placki, burgery, naleśniki, tak. to może człowiek bo to jest zjeść. problem. Tak, bo to jest problem dla rodzin właśnie, gdzie są osoby bezglutenowe. A i szare kluski ze skwarkami sam to. No bo kluski tak samo. Ludzie jak przechodzą na dietę bezglutenową i nie mogą użyć, a jeżeli jest jeszcze alergia na jajko, mm -hmm. nie mogą użyć pszennej mąki, która ma gluten, czyli to spoiwo, oni nagle po prostu stają w kuchni nie wiedzą, co mają zrobić. I co jedzą? Tylko ryż i kaszę jaglaną. I oni czują, że ta ich dieta jest po prostu ograniczająca. Mm -hmm. Naprawdę można być szczęśliwym, pijąc samą wodę. Jeżeli to nie przeszkadza, jeżeli jest w zgodzie z nami, z naszym stanem umysłu, świadomości i ciała, wszystko jest okej. Okay. Ale większość z nas, siadając z innymi, z bliskimi przy stole, widząc, że oni jedzą to, co chcą, a ja mam znowu warzywa zrobione na parze bez żadnego sosu, bez niczego, no to po prostu jest nieszczęśliwe. Czasami rodzina się dokłada do tego. Ja pamiętam takie święta, kiedy ja naprawdę nie mogłam zjeść niczego, prócz akurat kaszy jaglanej z warzywami. Patrzyli na mnie jak na odszczepieńca. No, po kilku latach wszyscy tak samo jedzą. To tak jest, <gry> że pewni ludzie przecierają szlaki, biesiady typu, że zaczynamy od przystawki, później jemy zupę, później jeszcze jemy drugie danie, a na sam koniec jeszcze dowalamy deser. I jeszcze później owocami zagryzamy. To nie jest normalne, i nasz żołądek na pewno tego nie polubi. No i powiem Państwu, bardzo smaczna książka. Naprawdę ym, bigos myśliwski, zapiekanka makaronowa, czyli coś, co nam się kompletnie nie kojarzy z taką kuchnią ograniczającą yy, nasz sposób jedzenia. Bo to chodzi o to, żeby jeść smacznie, a tylko no, produkty, tak jak Jola powiedziała, produkty wybierać, bo można tylko niektóre przy nietolerancji białkowej, czy przy skazie białkowej, czy przy nietolerancji glutenu. Ale chodzi o to, żeby sobie tak nie odmawiać, żeby nie czuć się tym gorszym. No. Zainteresował mnie majonez z Kalafiora. Tak? No, całkiem, całkiem? No, Dobry tak przepis tam? Tak, tak? Tak, tak, Zgodniałem to chyba dzisiaj. Kawałek kaszanki z niej. No i mamy dla Państwa yms, trzy egzemplarze tej fantastycznej książki. Tak, pięknie wydana i cudowne zdjęcia polecamy. Dwie dwójki, siedem trójek Sylwia Czeka. Y tak, ale to nie wszystko. Trzeba powiedzieć tak. Tak, odpowiedzieć na pytanie, co to jest Asafedida? Dinto. Asafedida. Grażyna, Dobro, dziękuję Ci bardzo.